O siedmiu przyczynach zmiany postawy Zachodu wobec Putina. Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski. Dlaczego stało się tak, że dopiero wojna na Ukrainie spowodowała zmianę postawy przywódców Zachodu wobec Putina i Rosji Putina? Po zastanowieniu wymieniłbym siedem przyczyn. Przyczyna pierwsza to moim zdaniem fakt, że do Moskwy odbywały się przez kilka tygodni kolejno pielgrzymki najważniejszych polityków zachodnich, dyplomatów, a okazało się, że to nie przyniosło żadnego skutku. Przyczyna druga jest bardzo osobista, nie w sensie mówiącego to słowa, ale osobista w sensie przywódców Zachodu, ponieważ okazało się, że mimo tego długotrwałego namawiania pana Putina, żeby wojny nie rozpoczął, mimo jego obietnic, że w ogóle nie planuje rozpoczynać wojny, mimo pokazywania przez ministra Ławrowa jakichś wycofających się oddziałów, za tydzień te same oddziały nie tylko nigdzie się nie wycofały, ale one i całe wojsko uderzyły frontalnie na Ukrainę. Przywódcy Zachodu poczuli się po prostu osobiście oszukani. I to jest ten element osobisty. Przyczyna trzecia oczywiście jest ta, którą zwykle wymienia się na pierwszym miejscu. Mianowicie jest to drastyczność tej wojny, bombardowanie miast i ofiary cywilne i ofiary cywilne w bombardowanych miastach, bombardowanych miejscach. Przyczyna trzecia to oczywiście media oraz nacisk opinii publicznej w całej Unii Europejskiej i w krajach atlantyckich, które wbrew temu, co pierwotnie planowali politycy, opinia publiczna zaczęła gwałtownie naciskać na podjęcie zdecydowanych kroków. Przyczyna piąta będzie zaskakująca i dla mnie była zaskakująca. Mianowicie mogłem stwierdzić nagle, że w polityce istnieje poczucie wstydu. Oto w pierwszym etapie najważniejsi politycy europejscy ciągle zostawiali różne przewidywane sankcje na drugi etap. Zastanawialiśmy się, jaki to niby potrzebny jest etap. Nie chciano mówić w ogóle o Swiftie. I oto po kilku już dniach okazało się, że w zasadzie nic nie jest zostawiane na drugi etap, a Swift został zablokowany. Okazało się to możliwe. To jest to poczucie wstydu. Przyczyna szósta także jest oczywista. To jest tajna broń Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski. On zrobił niewiarygodne wrażenie, niewiarygodnie silne wrażenie na całym Zachodzie. Jest w tej chwili bohaterem mediów w całym świecie demokratycznym. Troszeczkę jak prezydent Stefan Starzyński w czasie obrony Warszawy w 1939 roku. Oczywiście porównuję tylko w sensie sławy osób. Nie chciałbym, aby koniec tej wojny był właśnie taki. No a siódma, a jaka jest siódma przyczyna? Siódma przyczyna, powiedziałbym żartem, dalej to już poszło. Jak wystąpiło sześć przyczyn, zaczęły się sankcje, to dalej już poszło. Dalej są rzeczy zadziwiające. Zatrzymywanie współpracy gospodarczej, współpracy kulturalnej, współpracy naukowej. Nawet rosyjską wódkę wylewa się na ulicę albo wylewa się do kubów do zmywania restauracji.
wielu tych, którzy znają jakość rosyjskiej wódki, pewnie protestuje, ale tym razem to już jest polityka, która działa na całość. Jedyny punkt, który mam wątpliwości, to jest zerwanie również wszelkich kontaktów kulturalnych. Wyrzucanie z programu festiwali uczestników z Rosji, najlepszych nawet pianistów. No jeśli tak pójdzie, to za chwilę rosyjscy kompozytorzy nie będą grani na koncertach. No ufam jednak, że nikt nie pomyśli, iż wielki Czajkowski współpracował z reżimem Putina. Powiedzmy, że to był żart. Na zakończenie jednak powiem, że mimo tych wszystkich możliwości, może to tak powinno być, że każdy rosyjski obywatel powinien odczuć z powodu tych sankcji, z powodu tego, że karty płatnicze nie będą działać, z powodu tego, że towarów nie będzie, z powodu tego, że filmów zachodnich nie będzie, filmów amerykańskich zwłaszcza. Może każdy obywatel rzeczywiście powinien zobaczyć, że sankcje zadziałały. Wtedy niepotrzebna jest do niczego cenzura wojskowa, która ukrywa wiadomości na temat prawdziwego oblicza wojny na Ukrainie.